Czas na weekendową prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W piątek województwa południowe i zachodnie zaczną dostawać się pod wpływ wyżu znad Niemiec. Na pozostałym obszarze Polski będzie oddziaływał niż znad Estonii. Pokropi przede wszystkim w województwach północno-wschodnich. Poza tym na ogół można spodziewać się dużego zachmurzenia i niezbyt wietrznej aury. Uwaga, rybacy i urlopowicze, na Bałtyku utrzyma się sztormowa pogoda. Znad północnej Skandynawii będzie do nas napływało rześkie powietrze. Na termometrze od 15 do 19 stopni. Sobota. W sobotę nieprzyjemny niż zacznie opuszczać nasz kraj, a my dostaniemy się pod wpływ pogodnego wyżu znad Czech. Duże zachmurzenie i lokalne przelotne opady deszczu prognozowane są głównie na północnym wschodzie kraju. W rejonie Suwałk może zagrzmieć. Im dalej na zachód, tym coraz pogodniej. Polska pozostanie w rześkiej masie powietrza napływającej znad Skandynawii. Na termometrze od 18 do 24 stopni. Niedziela. W niedzielę nasz kraj pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia wyżu znad Czech. Układ ten na ogół zapewni słoneczną, bezdeszczową pogodę. Słabe, przelotne opady deszczu gdzieniegdzie spodziewane są jeszcze w Polsce północno-wschodniej. Znad Atlantyku napłynie do nas coraz cieplejsze powietrze. Temperatura od 22 do 28 stopni.